Mordne sobie modnie w wodzie. Nie patrzy na chłody, czy śnieg pada, czy są mrozy. Lubi kąpiel i wiatrowy. Hej, hej, mordne sobie modnie w wodzie. Nie patrzy na chłody, czy śnieg pada, czy są mrozy. Lubi kąpiel i jest zdrowy. Nie za ciepło dzisiaj na morsowanie troszeczkę? No może trochę za ciepło, ale niestety zakończenie sezonu to zakończenie sezonu. Jednego roku w kwietniu jest deszcz, jest słota, jest śnieg, a innego jest piękna pogoda. Cały rok mieliśmy pogodę w kratkę, raz było zimno, raz był wiatr, ale sezon uważamy za udany. Mamy wielu nowych członków klubu, także czekamy do października, który sezon znów się rozpocznie. I ile osób bierze udział tutaj we wspólnym morsowaniu w Supraśli? Ogólnie rzecz biorąc, mamy 120 członków, którzy systematycznie płacą składki, przynoszą i przychodzą. Wiadomo, w jedną niedzielę przychodzi więcej osób, w drugą przychodzi mniej, ale średnio jest około 70, czasami 80 osób. Ale tutaj słyszałem, będziecie się kąpać przez cały rok. Znaczy tak, bo oficjalne zakończenie sezonu jest dzisiaj, ale tak naprawdę grupa morsów, grupa osób będzie przyjeżdżała w każdą niedzielę o godzinie 13 i będziemy się kąpać nawet latem. Z tego co wiem, kilku wyjeżdża na Grenlandię, żeby lato przeżyć w chłodnych klimatach. A ktoś tutaj mówił, że od tego ciepła się przeziębić można? Czy od tego ciepła? Od przeciągów się można przeziębić, od ciepła nie, od zimna też nie. Także zapraszamy wszystkich na następny sezon, który na pewno się rozpocznie w październiku. Naprawdę warto spróbować, naprawdę warto zobaczyć. To nie jest nic strasznego, a człowiek się czuje dużo, dużo lepiej.